Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku Ronaldinho zagra w więziennym turnieju, Artur Boruc poddany kwarantannie, Mauro Icardi chce zmienić klub, Ole Gunnar Solskjaer o przyszłości Pogby. Mam nadzieję, że taki krótki odcinek także przypadnie Wam do gustu. Przypominam o subskrypcji kanału. Zachęcam także do darmowej przeglądarkowej gry w trybie menedżera piłkarskiego footballteam.pl. Jeżeli nie grasz, link do gierki znajdziesz w opisie. Z mojego linku 200 punktów energii na start. No i życzę miłego oglądania. W poprzednim materiale pojawił się film z Ronaldinho, który nie został dobrze zweryfikowany i jak się okazało, było to nagranie sprzed kilku lat. Za wprowadzenie Was w błąd i przedstawienie nieprawdziwej informacji najmocniej przepraszam. W chwili obecnej Ronaldinho przebywa w paragwajskim więzieniu, więc z pewnością nie ma czasu na imprezy. Niedługo ma się tam odbyć turniej futsalowy, w którym Brazylijczyk ma wziąć udział. Problem niestety polega na tym, że każda drużyna chce mieć u siebie emerytowanego piłkarza. Paragwajska telewizja ABC donosi, że Ronaldinho podczas turnieju będzie miał zakaz oddawania strzałów, jedynie będzie mógł podawać. Jest o co grać. Do wygrania jest 16-kilogramowy pieczony świniak. Ronaldinho wygrywał w życiu różne trofea, Ligę Mistrzów, Złotą Piłkę, Mistrzostwo Świata, ale z pewnością nigdy nie grał o pieczoną świnię. Kartka z kalendarza. 14 marca 1979 roku urodził się Nicolas Anelka. Były reprezentant Francji oraz były piłkarz takich klubów jak Arsenal czy Chelsea. Tego samego dnia 1997 roku w Gorzowie Wielkopolskim na świat przyszedł Dawid Kownacki, reprezentant Polski oraz piłkarz Fortuny Düsseldorf. Ostatni gwizdek solenizantom życzy wszystkiego najlepszego w dniu ich święta. Koronawirus nie daje za wygraną. Coraz więcej ludzi w Europie jest zarażona. Wirus ten nie omija nikogo. Zarażeni są już m.in. szkoleniowiec Arsenalu Mikel Arteta czy piłkarz Juventusu Daniele Rugani. W chwili obecnej istnieje podejrzenie, że Artur Boruc może być zarażony koronawirusem. Polski bramkarz ma objawy, które mogą wiązać się z wirusem. Klub AFC Bournemouth podał, że Boruc oraz 4 członków sztabu szkoleniowego pierwszej drużyny zostało poddanych badaniom oraz 2-tygodniowej kwarantannie. Nie pozostaje nam nic innego jak życzyć legendzie polskiej piłki nożnej jak najszybszego powrotu do zdrowia. Mauro Icardi jest obecnie piłkarzem wypożyczonym z Interu Mediolan do Paris Saint-Germain. Argentyńczyk radzi sobie we Francji całkiem dobrze. Do tej pory zdobył łącznie 20 bramek we wszystkich rozgrywkach. Pomimo dobrych statystyk napastnik będzie chciał po sezonie wrócić do Włoch i tam kontynuować swoją karierę. W Interze Icardi jest już niechciany przez samego prezesa Giuseppe Marotte. Według dziennikarza Nicolò Schira Mauro może trafić do Juventusu. Według nieoficjalnych wiadomości negocjować z agentką Icardiego Wandą Narą miał dyrektor sportowy Starej Damy Fabio Paratici. Juve miałoby zapłacić Interowi 65 milionów euro za Argentyńczyka. W obecnej sytuacji tylko Juventus jest w stanie wyłożyć takie pieniądze za Icardiego. Trzeba pamiętać, że kontrakt nie będzie należał do najniższych. Paul Pogba w obecnym sezonie nie cieszy się uznaniem Ole Gunnara Solskjaera. Od kilku miesięcy mówiło się bardzo dużo o odejściu francuskiego pomocnika, m.in. do Realu Madryt. Sam piłkarz bardzo chętnie opuściłby Old Trafford. Innego zdania jest jednak norweski szkoleniowiec Czerwonych Diabłów, który widzi Pogbę w swoim zespole w przyszłym sezonie. Paul jest naszym graczem. Zostały mu jeszcze 2 lata kontraktu, który może jeszcze przedłużyć o kolejny rok. Możemy zatem się spodziewać, że zostanie z nami na następny rok. Takiej wypowiedzi Solskjaer udzielił po wygranym niedawno meczu Ligi Europy przeciwko austriackiemu LASK. Innego zdania jest agent piłkarza Mino Raiola. Jestem pewien, że Paul da z siebie wszystko w barwach Manchesteru. Paul jednak marzy o zdobywaniu tytułów. Z pewnością nie zabraknie klubów, które będą latem chciały go pozyskać. Interesuje się nim m.in. Juventus, ale o potencjalnym transferze porozmawiamy dopiero po Euro. Mogę jednak zdradzić, że dla Pogby, tak samo jak dla Zlatana Ibrahimowicza, Włochy są drugim domem. Czas pokaże, w jakim klubie przyszły sezon spędzi Paul Pogba. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, sprawdźcie też inne filmy, które pojawiają się Wam na ekranie, a my widzimy się już wkrótce, do zobaczenia!